Zapraszamy do Mafia Shop, oficjalnego sklepu mafia.pl, w którym znajdziesz książki autora kanału w wersji papierowej i elektronicznej, a także unikatowe tematyczne gadżety. Mafia Shop. Oficjalny sklep kanału mafia.pl. Wojciech Budziszewski urodził się 8 maja 1954 roku w Nadarzynie. W gronie przestępczej ferajny Pruszkowa znajdował się niemal od samego początku. Przed nim podwaliny pod największy gang w Polsce kładli tylko Parasol, Krzyś i Dzikus, recydywiści, którzy w czasach PRL-u należeli do bandy dowodzonej przez słynnego Barabasza. Budzik, jak nazywano go w środowisku, był jednym z uczestników słynnej strzelaniny pod motelem George, która miała miejsce już na początku działalności grupy pruszkowskiej. 4 lipca 1999 roku pod motelem w Ruścu koło Nadarzyna banda z Pruszkowa zaatakowała Mirosława P., dawnego znajomego, który na stałe przeprowadził się do RFN. Gdy mężczyzna zjawił się na motelowym parkingu, czterej napastnicy wpakowali się do jego Mercedesa WUD-123, zaatakowali go gazem łzawiącym i odjechali z nim do lasu. Tam Mirosław P. został pobity i zmuszony do przepisania na jednego z oprawców swojego auta. Gangsterzy zaoferowali jednak możliwość odkupienia samochodu za 15 tysięcy dolarów, a do transakcji miało dojść za 2 dni, ponownie pod motelem George. Mirosław P. przystał na ofertę bandytów, jednak w międzyczasie zgłosił sprawę na policję. Gdy 6 lipca pod motelem zjawili się Budzik, Dzikus, Parasol, Szarak, Kazik i Krzyś, Mirosław P. oraz policjant udający jego ochroniarza czekali już na miejscu. W tym samym czasie nad miastem krążył policyjny śmigłowiec, a w pobliżu czekała brygada antyterrorystyczna. Zablokowano również drogi, aby odciąć przestępcom ewentualną drogę ucieczki. Gdy ferajna wtargnęła do motelowej restauracji, akcja potoczyła się bardzo dynamicznie. Jeden z przestępców uderzył w głowę policyjnego tajniaka, a ten wyjął pistolet i zaczął strzelać do bandytów. W tym momencie do budynku wbiegli antyterroryści, którzy zaczęli wyłapywać uciekających w popłochu gangsterów. Niestety dla załogi z Pruszkowa nie obyło się bez ofiar. W starciu z policją zginął Andrzej C., Szarak, który został postrzelony w plecy przez rannego policjanta. Postrzał w obie nogi otrzymał również próbujący przeskoczyć ogrodzenie Janusz P. Parasol. Budzik i reszta ferajny po wszystkim trafili do aresztów. Śledztwo jednak wykazało, iż policyjna prowokacja była przeprowadzona nieprawidłowo oraz niezgodnie z ówcześnie obowiązującym prawem. Co za tym idzie, gangsterzy szybko wrócili na wolność. Po powrocie do miasta Budzik i jego koledzy zastali całkiem nową rzeczywistość. Dzięki nagłośnieniu strzelaniny przez prasę, banda recydywistów z pruszkowskiego podwórka była od teraz nazywana mafią. A fakt, że z potyczki pod George'em przestępcy wyszli bez konsekwencji prawnych, dodatkowo podsycał plotki o nietykalnych gangsterach z Pruszkowa. Do połowy lat 90. Budzik, jako jeden z tzw. starych pruszkowskich, brał czynny udział w poczynaniach gangu. W kwietniu 1994 roku był jednym z uczestników najazdu na Szczecin, który zainicjował Marek M. pseudonim Oczko, rezydent Pruszkowa na północno-zachodni region kraju. Oczko poskarżył się wówczas wspólnikom z Pruszkowa, że stara gwardia szczecińskiego półświadka nie chce zaakceptować jego przywództwa w mieście i zaczyna tworzyć się frakcja będąca w opozycji do Marka M. i jego popleczników. Sylwek, Ślepak, Brygadier i Duduś porzucili jednak plany o zdetronizowaniu Oczki, kiedy przed hotelem Radisson w Szczecinie zobaczyli kilkudziesięcioosobową delegację ze stolicy z Markiem M. na czele. O kulisach tamtego zajścia opowiedział autorowi kanału Rafał H. pseudonim Czarny, niegdyś jeden z członków załogi Oczki. Umowny bunt wywołali starsi wiekiem szczecińscy bandyci, którzy pamiętali Oczkę jako jednego z nich. Nie chcieli zaakceptować Marka jako lidera.
Głównym spiskowcem był Sylwek i wymachujący na lewo i prawo pistoletem z tłumikiem Adam M., pseudonim Brygadier. Marek D., pseudonim Duduś i Jacek P., Ślepak, stanęli po ich stronie, bo oczko wzbudzał w nich kompleksy. Do Marka, który ukrywał się przed policją w Warszawie, doszło, że mu ubliżają. Naturalnie pojawiła się też zapowiedź jego rychłej śmierci i inne charakterystyczne dla tego typu konfliktów przepowiednie. Nikt się nie spodziewał, że oczko poszukiwane listem gończym przyjedzie do Szczecina i do tego na czele całej wycieczki. Nie wiem, kto pierwszy wypękał, ale Jacek P. przywitał warszawiaków już w Pyrzycach, czyli 50 km od Szczecina, i odciął się od reszty. Gdy wszyscy wchodzili do Radissona, to minęli się w drzwiach z Adamem M. Brygadier z miny Sylwka wywnioskował, że kawiarniana gangsterka się skończyła i żadnej wojny nie będzie. Duduś przypomniał Markowi wspólne lata na Żabiej. Poprosił także o łaskę dla Sylwka, ale że nikogo innego nie było do ukarania, przywódca rewolucjonistów do lasu pojechał sponiewierany już w hotelu. Tego samego roku latem Budzik wraz z kilkunastoma kompanami z Pruszkowa został zatrzymany w głośnej operacji gdańskich antyterrorystów, która miała miejsce w Sopocie przed lokalem Tarasy. Wówczas to gang spod Warszawy zorganizował pokaz siły na Wybrzeżu, gdzie od lat rządził i dzielił słynny Nikoś. Konfrontacja z Nikodemem Skotarczakiem zakończyła się jednak nalotem funkcjonariuszy i odwiezieniem przyjezdnych do policyjnych cel, z których po 48 godzinach wszyscy poza Pershingiem wrócili do domów. Budzik jako jeden z liderów grupy pruszkowskiej zapamiętany zostanie przede wszystkim ze swojej porywczości i szybkiego chwytania za broń. Budziszewski nie wahał się celować do kolegów z gangu ani używać broni w środku dnia w centrum miasta. O pierwszym z wymienionych wydarzeń opowiada w swoich zeznaniach świadek koronny Masa. Były członek gangu wspomina, że Budzik nosił przy sobie pistolet CZ, z którego wystrzelił do parasola w czasie kłótni, jaka rozgorzała pomiędzy mężczyznami w hotelu Polonia. Janusz P., który miał ubliżać Budzikowi, został przez niego niegroźnie postrzelony w stopę. Kula miała wówczas przebić jeden z butów pruszkowskiego bossa. Do kolejnego zdarzenia doszło w pierwszej połowie lat 90. na skrzyżowaniu ulic Prusa i Kraszewskiego w Pruszkowie. To tam znajdowała się blaszana smażalnia ryb, której właścicielami i na ogół jedynymi klientami byli starzy pruszkowscy. Pewnego dnia wbiegł do lokalu ich znajomy, informując, że jest właśnie ścigany przez kilku przyjezdnych, których oszukał w czasie transakcji na giełdzie samochodowej. Gdy mężczyźni wpadli do smażalni, natychmiast zażądali wydania im człowieka, który jest im winien pieniądze. Pruszkowiacy nie zamierzali jednak spełnić żądań przyjezdnych i natychmiast sięgnęli za broń. Zza baru z nożem w ręce ruszył w ich kierunku Krzyś, a Dzikus i Budzik z zapasków wyciągnęli pistolety. Gdy przerażeni mężczyźni wybiegli z lokalu i wskoczyli do auta, aby ratować się ucieczką, Budzik i Dzikus ostrzelali odjeżdżający pojazd, tylko cudem nie raniąc ani uciekinierów, ani nikogo postronnego. Co ciekawe, sprawa tamtej strzelaniny rozeszła się po kościach, mimo iż doszło do niej we wczesnych godzinach popołudniowych. Budzik, którego niektórzy zaczęli nazywać kowbojem, po raz kolejny chwycił za broń w nocy z 4 na 5 września 1995 roku. Była to jednak ostatnia strzelanina w jego gangsterskiej karierze. W poniedziałkową noc w mieszkaniu Budziszewskiego, znajdującym się przy ulicy Kubusia Puchatka 8 w Pruszkowie, odbywała się impreza alkoholowa, na którą Budzik zaprosił kilku kolegów. Jednym z nich był 30-letni Maciej Eś z Piastowa, który kilkukrotnie nadepnął na odcisk Budzikowi, znanemu nie tylko ze swojej porywczości, ale również z zamiłowania do kokainy, po której stawał się jeszcze bardziej agresywny. W środku nocy pomiędzy mężczyznami wywiązała się kłótnia, a kiedy Maciej Eś zaczął naśmiewać się z psa należącego do Budzika, gangster wyjął rewolwer i bez zastanowienia wypalił w twarz siedzącego w fotelu kolegi. Pocisk przebił szyję ofiary i spowodował obrażenia, w wyniku których Maciej Eś zmarł na miejscu. Gdy kilkanaście minut później w mieszkaniu zjawiła się policja, po Budziku nie było nawet śladu. Skutecznie ukrywał się przez ponad 3 miesiące.
W czasie poszukiwań policja znalazła w mieszkaniach broń, amunicję, materiały wybuchowe oraz fałszywe dokumenty i banknoty. Sam gangster wpadł w połowie grudnia w czasie obławy, jaką przeprowadzili antyterroryści w mieszkaniu przy ulicy Piekałkiewicza na Mokotowie. W czasie zatrzymania znaleziono przy nim fałszywy dowód osobisty i paszport, sfałszowane banknoty oraz woreczki po narkotykach. Samo mieszkanie z kolei okazało się małym arsenałem broni. W kryjówce budzika zabezpieczono dwa karabinki, dwa pistolety, strzelbę, strzelający długopis i niemal 1000 sztuk amunicji. Adwokaci Budziszewskiego próbowali wybronić go przez ocenę jego stanu psychicznego z dnia, w którym pociągnął za spust. Sam gangster jednak przyznał się do winy i wyraził skruchę, oznajmiając, że nie miał na celu skrzywdzenia swojej ofiary, a do zabójstwa mogło dojść z powodu lęku, jaki odczuwał przed Maciejem Eś. Ale czy to może być powód, dla którego się sięga po pistolet i zabija zimną krwią człowieka, znajomego swojego, którego się zaprasza do mieszkania? I to w obecności kolegów? Jednocześnie w sprawie pojawił się nowy wątek. Zastrzelony mężczyzna miał bowiem utrzymywać intymne kontakty z żoną Budzika w czasie pobytu gangstera w areszcie. Siostra ofiary miała również przestrzegać brata przed wizytą w mieszkaniu Pruszkowiaka. Wątek ten poruszył na jednej z rozpraw sam Budziszewski. Eś zaczął się ze mnie naigrywać, że współżył z moją żoną. Popchnął mnie w kuchni. Nie wiem, jak do tego doszło. Zrobiło mi się ciemno przed oczami. Ja naprawdę nie chciałem temu człowiekowi zrobić krzywdy. To nie był czyn zamierzony. Sąd jednak nie był dla Budzika łaskawy i skazał go na 25 lat więzienia, przyjmując za bezpośredni motyw zabójstwa błahą sprzeczkę o psa. Finalny wyrok w tej sprawie zapadł w sądzie apelacyjnym w Warszawie 4 marca 1998 roku. Zamknięty od grudnia 1995 roku jeden z twórców Pruszkowa nie doczekał więc okresu prosperity gangu i niejako odszedł w zapomnienie jako pruszkowski kowboj z pistoletem za paskiem. Nie oznacza to jednak, że za kratami odciął się całkowicie od przestępczej działalności. W 2007 roku postawiono mu zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, wydawanie zza krat dyspozycji swoim kompanom, ustalania stref wpływów, podziału zysków i organizację dostaw narkotyków na teren zakładu karnego. W śledztwie prowadzonym od 2005 roku policjanci z lubelskiego CBŚ zatrzymali łącznie 49 podejrzanych, z czego 30 trafiło do aresztów. 12 podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Pozostałe osoby odpowiadały za obrót narkotykami, przemyt narkotyków na terenie Europy, wymuszenia rozbójnicze, wprowadzanie do obrotu podrabianych kart telefonicznych. Gang miał działać od 3 lat i w tym czasie przemycać do krajów skandynawskich marihuanę, amfetaminę, tabletki ekstazy i heroinę. Łącznie grupa miała wprowadzić na rynek ponad 50 kg marihuany i około 30 kg amfetaminy oraz kilka tysięcy tabletek ekstazy. Budzik nie doczekał jednak finału sprawy, gdyż podobnie jak kilku jego kolegów z gangu, zmarł po walce z chorobą nowotworową.